Informacje dnia od komisji zaczynamy, proszę Państwa. Skandale to i tak będą i dziś, skandale będą i jutro. Same głupoty, tak, bo jeżeli ktoś się całe życie uczy i potem robi głupoty, pazerności, chciwości, ja tutaj znam taką grażynkę, targówkarz, jak było święto Pragi Północ na Ząbkowskiej, święto Ząbkowskiej, jak rozdawali bluzeczki, to ona nie mogła odejść od rozdawania bluzeczek, aż ci ludzie powiedzieli, że jej nie dadzą. Tacy tutaj ludzie są chciwi i pazerni. Ma ta grażynka z jednym dębem cyganeczka, nasze to na rysi. Chyba kurde, no bo ta rysia nasza jest żebraczką, a ona jest taką cyganeczką, taką wycyganiającą bluzeczki podczas święta na ulicy Ząbkowskiej. No w tym roku to ja tam byłam, oczywiście tam parę koncertów, ale wiecie Państwo, no nie mam czasu ślęczeć na ulicy Ząbkowskiej, która nie jest najważniejsza tutaj w całej tej Warszawie, czyli największej wiosce na Płocie. Warszawa jest największą wiochą na Płocie, ma największą scenę na świecie, z tym, że kulturę ma najmniejszą, bo tak samo jak te dinozaury, proszę Państwa, niektórzy mówią, że miały ciała ogromne, ale że mózgi dinozaury miały małe i że dlatego wyginęły. Ja mówię, nie dlatego, tam leciała asteroida z nieba, jak gruchnęła w ziemię, to się klimat zmienił, proszę Państwa, a zresztą my mówimy o potopie, że się klimat zmienił nagle i powstał biegun północny, lodowy, południowy, lodowy i wtedy po potopie, kiedy już nie było tego mięsa, nie było tych dinozaurów, ale też i nie było, proszę Państwa, paproci, nie było tej roślinności, klimat się zmienił. I teraz tak, wtedy, kiedy już nie było tych dinozaurów, Bóg Jahwe powiedział do Noego tak, wszystko, co się rusza. Śledztwo w sprawie katastrofy w Rudnej prowadzi prokuratura okręgowa w Legnicy. Słuchasz informacji TOK FM. Trzeci dzień posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o zgromadzeniach, która wprowadza pojęcie manifestacji cyklicznej. Wszystko, co się rusza, to po zgromadzeniu państwowym. Wszystko, co się rusza, niech wam służy za pokarm, czyli że ludzie mogli potem jeść mięso. Już na początku kraju nie na obrony. Owoce, człowiek bardzo cieszył się, lubił jeść te owoce, to wszystko. Potem Bóg Jahwe pozwolił jeść mięso, bo się klimat zmienił i być może ciut tego mięsa potrzebne było. Potrzeba, tak. Organizm ludzki widocznie miał zapotrzebowanie na mięso, ale Bóg Jahwe powiedział, ale bez krwi, ale krew wylejesz do ziemi. No i tak było w istocie, proszę Państwa, że oni musieli tę krew wylać do ziemi. I tak Żydzi robili, potem Żydzi robili, zmieniali, też potem w przypadku po Żydach Moherowi to wszystko mieli, ale oni drugie przykazanie wyrzucili, to wszystko jest przed Państwem. Usuwanie świętości. W kanale też Helmer, jeszcze wcześniej, kilka lat temu, mówiłam, że drugie przykazanie wyrzucone zostało. Czyli nie będziesz czynił obrazu rytego, nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja Jahwe jestem Bogiem zazdrosnym. Ja tutaj skracam to drugie przykazanie, ja tylko skracam, ale wiecie Państwo dobrze, o co chodzi. Może jak nie wy, to klechy. Klechy wiedzą, o co chodzi. No, oglądałam tutaj z Ewą Laskowską ten o Husie, Janie film. Bardzo ciekawy, jak Jan Hus się nie wyrzekł, wyparł, nie wyparł się tego, co. Bo w jednej sekundzie mógł to zrobić, prawda? I w ten sposób wygrał. W jaki sposób wygrał Jan Hus, pomimo, że go spalili? Silniejsi, no bo ten rządzi, ten ma władzę, kto rządzi. Postawili stos, podpalili go wcześniej tam umiejscowili. Król musiał, który go wcześniej bronił pod wpływem klech.
patrz, się jak płonął, Janku, coś tam, modlił się, ale się króciutko mówił, bo to wiecie państwo, jak ogień, ojej, to nie do wyobrażenia ból, nie do wyobrażenia. To czyli zeklewmy ludzie, którzy rzekomo Boga reprezentowali, zadawali nieraz wielki ból, ludziom, którzy chcieli poznać prawdę, bo to, co oni reprezentowali, to przecież cały ten system faryzeuszy już w czasie Jezusa Chrystusa był i odstępstwo Żydów, nakłanianie się ku bałwochwalstwu, ku pogańskim zwyczajom narodów pogańskich, to nie pierwszy raz. No to skoro u Żydów, to i u Moherów to samo było. Usunęli drugie przekazania, a dziesiąte podzielili na dwie części, bo myśleli, że ktoś ślepy i tego nie zauważy. Ale że to wszystko, te poczynania były uświęcone. Tutaj pokazujemy się w jednym kanale, jak Jan Paweł II krzyczy. Jan Paweł II krzyczy. A więc my tutaj chcemy też wyśpiewać. Wyśpiewać. Gdy na zachodzie poza Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie Państwa zapraszam na Światopogląd. Tak jak Państwo usłyszeli w informacjach, program zaczniemy od Aleppo, miasta, które jak powiedział przedstawiciel ONZ odpowiedzialny za pomoc humanitarną, to jego wschodnia część, która była pod kontrolą dużej maści rebelialnej, dlatego była atakowana, ostrzeliwana i obrazowana przez Janem Husem, którego krechy spaliły na sosie. Wrzuciły go do więzienia. No wiadomo, że to silniejszy, ten kto rządzi, ten ma władzę. Wrzuciły go do więzienia. Spaliły na sosie. Państwo, draństwo, drobne mieszkaństwo. Także proszę Państwa, coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Krechy spaliły Jana Husa na sosie. Czyli, że około 40% tych terenów, które były pod kontrolą, zawsze coś złego się działo, zawsze ten diabeł rządził, zawsze rządowe. I Bóg jako aniołowi dał kiedyś władzę, ten anioł to. Ja podejrzewam, proszę Państwa, że wtedy, kiedy on sobie zapragnął, to już miał bunt w sercu, bo sobie pomyślał tak. A dlaczego ci ludzie, są podporządkowani temu Bogu Jahwe, skoro mogą być mi podporządkowani. Szatan, diabeł pomyślał, czyli już w jego sercu zło. Stał się, proszę Państwa, diabeł, szatan, to jest podparca i przeciwnik. To są dwa różne słowa, które musicie Państwo dobrze przestudiować. I wtedy w sercu Państwo zobaczą, że to zło, to czasem najpierw powstaje w świadomości w sercu człowieka, a serce nie słucha. I trzeba uważać, żeby tam to się nie zainstalowało wcześniej samo, jakby, jeżeli my na to pozwolimy sobie, proszę Państwa. I ten szatan, diabeł powiedział, podszedł do Ewy i powiedział pytaniem, czy to prawda, że nie ze wszystkich drzew, o tak nie, to możemy jeść, a tego nie. A on mówi, a to nieprawda. Jedzcie z niego wszyscy. No i oni zostali przekonani. Potem Ewa pobiegła do tego swojego męża. Oczywiście, że nakłoniła jako, że Ewa, bo żeby ten wąż, szatan, to przecież był duch, to nie
nie było zwierzę. To nie było zwierzę, bo Biblia pisze symbolami. Podają, tak mówię teraz, tak jak krowie na rowie, jak chłopu na miedzy. I proszę Państwa, nawet jest powiedziane, że na brzuchu będziesz się czołgał. No ale ten wąż już wcześniej się czołgał, on żył, był w raju, bo skoro Bóg te zwierzęta jeszcze przed człowiekiem wszystko stworzył, to się czołgał. Ale językiem symbolicznym do stworzenia duchowego Bóg Jahwe mówił, bo chyba nie węża, prawda? I powiedział do tego stworzenia duchowego, że jesteś przeklęty i że przyjdzie takie nasienie, które ciebie zmiaży ci łeb i ciebie zniszczy. To proroctwo, pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset 15, się, proszę Państwa, niedługo ziści. Prawda? Nasieniem niewiasty jest Jezus Chrystus. Niewiasta jest to niebiańska organizacja stworzeń duchowych w niebie, a Jezus jest jako pierwszy. Prawda? Jest nasieniem tej niewiasty, bo oni to zaraz Matka Boska. A że co to zaraz kobietę? No to żeby kobietę czcić, Jezus powiedział o sobie. Ja jestem droga i prawda. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Proszę bardzo, sprawdzicie Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 6. Ja to czytałam tysiące razy. Tylko przeze mnie. Jezus Chrystus Marię to nawet i potrafił skarcić, bo ona mówi, że wina nie mają, wina nie mają, co było ten pierwszy cud był w Kanie Galilejskiej. A Jezus powiedział, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina Ojca mojego, który jest w niebie. Czyli że widzicie Państwo, Jezus zważał na Ojca, bo On modlił się do Niego i miał telepatyczny, jakby to krowie na rowie można było powiedzieć, kontakt ze swoim Ojcem, bo się do Niego modlił, nam też kazał się modlić. Powiedział, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Także widzicie Państwo, jak pięknie przechodzimy do praw biblijnych, żebyście Państwo nie dali się zwodzić tym klechom, które to klechy Was oszukują. Oszukują. Jan Hus, żeby w tej jednej sekundzie powiedział, tak, mówiłem nieprawdę, no to wszystko to, co przez lata na Akademii wygłaszał, okazałoby się kłamstwem. I on, który miał też jeszcze trochę Pana Boga w sercu, już powiedział, że nie. I oni go spalili. Państwo zobaczą, do czego to wszystko prowadzi. Szatan, diabeł wszędzie mieszka. I tu w polityce, i tu w religii, żeby ludzi na stosie palić, albo żeby oczy wydłubywać i ręce obcinać nogi. Ja kiedyś, jak w Ameryce Białej, to była wystawa maszyn tortur w Muzeum Wojska Polskiego, tam na Okrągladku, na Silnickiego, nie poszłam wcale, bo 40 zł bilet, ale nie dlatego, tylko po prostu, że proszę Państwa, jaki ten temat dziwny. No teraz sobie to się podoba. To znaczy nie to, że komuś tam oczy wydłubują, ale że wiedzieć to warto, żeby więcej to się nie powtórzyło. Ale niestety, brata rani brat. Nawet w kościele śpiewacie taką pieśń, kiedy brata rani brat. Prawda? A Czesław Niemen, który tutaj na Saskiej się też uczył, ze człowiekiem gardzi człowiek. Czyli jak tak ta Warszawa, jako ta największa wiocha na świecie będzie myślała tylko o groszu i ciągle będzie na dorobku, to oni będą się nienawidzić. I ta Elżbieta Pastecka, która powiedziała, że ja właściwie to jestem Żydówką, tak jak i ty. Do mnie mówi, że mamy te oczy takie. I mówi, zobacz, Galerii Opera, no to jeżeli kultura jest w rękach Żydów, to dlaczego mnie nie chcieli puścić do Galerii Opera? Miałam zaproszenie na e-mailu, do Teatru Narodowego też nie. I na nią się jakoś tak uwzięli, że ona bardzo mi się skarżyła. Ale widzicie Państwo, nie wiadomo w jakich rękach teraz jest ta kultura, bo jeżeli Żydówkę nie wpuszcza, no to coś tu ktoś tu ma nie po kolei w głowie. No. Albo jak to się mówi, że szatan się ocielił. Albo że szatan sobie ręce obgryza, siebie niszczy. Bo tak jak gdzieś lis wpadnie w sidła, to potrafi sobie łapkę odgryźć. Czy jakieś inne tak mówili, ja nie widziałam.
chciałam tego jeść, ale wiem, że tak jest, no bo to jest chęć przeżycia, to jest najsilniejsza. Zwracam się bez nogi, to nie rozumiem, no inaczej będzie polowało. Może tylko żaber opuchę będzie mógł zjeść. No i proszę Państwa, jak ta krowa tu przyjedzie na oglądanie filmu o kolejnym Janie Husie, to będziemy komentować. Komentarze radia Tok FM Euro Koncita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami. Proszę być z nami.